Druk nr 564, referuje Łukasz Pudzipiak. Projekt ustawy o opinii do projektu inwestycji oraz o budowa poszczególnych działów skierowanych ustawy przy klasztorze sióstr Magdalenek, pani numer działki przy ulicy Kościuszki. Paragraf pierwszy, odnieść pozytywnie projekt inwestycji pod nazwą budowa poszczególnych działów skierowanych przy klasztorze sióstr Magdalenek. Tutaj również numer działki Państwo mają, oczywiście przy ulicy Kościuszki. Paragraf drugi uchwała oczywiście z dniem podjęcia. Uchwała podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Pan Marek, potem Pan Piotr. Proszę Państwa, sprawa jest dość poważna. To jest mały temacik, ale nigdy nie mieliśmy jeszcze w okolicy zabytku klasy 0, mniej więcej, którego zaczęto w XII wieku budować. Nie mieliśmy takiej nowej inwestycji. Ja oglądałem dokładnie ten projekt. Ten projekt się do niczego nie nadaje. Przesłano do zaopiniowania. Ma różne błędy budowlanej natury, ale też lokalizacja jest niewłaściwa, wydaje mi się. Mogę ewentualnie, jeśli nie żałem Państwa, mam zdjęcia zrobione z lokalizacji. Mogę puścić na ekran, chyba że po prostu wszyscy znają do okolicy. No to jest w tym miejscu, gdzie pokazowane. Zrobiłem dwa warianty, gdzie by to ewentualnie zrobić nic więcej. Konserwator zabytków uzgodnił im to, ale to nie znaczy, że my jako właściwy inwestor główny w tej sytuacji nie mamy prawa zabrać głosu i zdecydowanie to zaopiniować negatywnie. Bo nie można tak powiedzieć, no niech sobie projektant z IKIT-em i po prostu z konserwatorem i przerobią co chcą. Nie mówiąc o tym, że konserwatora się dowiedziałem, że oni uważają, że to jest w ogóle bezsensowna inwestycja, ale to jest odrębna sprawa. Jeżeli przez 800 lat się budy z tego. No właśnie, poza tym no, nie bardzo można na najazd Turków liczyć, czy tam raczej tych Mongołów, żeby to wyburzyli, tak jak tam co chwilę jest to wyburzali po prostu klaszko. Także bym złożył poprawkę, którą poprawkę przeczytam. Pan Marek czyta poprawkę, proszę się koncentrować. Poprawka jest taka. Prawie i tak dalej. Zmienia się początek tekstu, na opinię się negatywnie. W zasadzie jest takie, podobnie jak poprzednio, co mi odpowiedzieli. Jest zarówno miejsce usytuowania powinien, jak i sam projekt, autorca wiele projektów APIA, wprowadzają agresywne elementy architektoniczne, stwarza realne niebezpieczeństwo, iż po zrealizowaniu przedmiotowego zadania zostanie w sposób istotny naruszony istniejący ład urbanistyczny i to w najbliższym sąsiedztwie jednego z najbardziej wartościowych pod względem historycznym i architektonicznym obiektów naszej dzielnicy. Dodatkowo projektowana lokalizacja spowoduje istotne zawężenie trasy procesji, praktycznie uniemożliwiając normalne przeniesienie elementów noszonych w czasie takich uroczystości. Ponadto po prostu schody zostają do około 60, jak dobrze pójdzie. Ja bardzo przepraszam, panowie członkowie zarządu, bardzo proszę o ciszę. Ponadto górna część pochylni wraz z przyległym wzmocnikiem koryzują na całej długości z trasą wodociągu i 100 mm, co skutkuje w razie awarii wodociągu koniecznością rozbiórki tych elementów. Rada Dzielnicy proponuje rozważenie, ja tutaj mam takie warianty, mogę Państwu zapoznać, no niestety się rzutnik... rzutnik jest tak, że się trzeba mieć laptopa, żeby go ruszyć. No, Julka na pierwszym naszym nasz skarb dzielnicowy po prostu zaproponowała, żeby rzutnik kupić i ekran, to na pierwszym, bo dziś mamy 50 zebranie. Nie, Julka na pewno. To ja pamiętam, nie mam wtedy oczy. No i nie ma jak walczyć, bo po prostu trzeba z laptopem przychodzić, bo nie ma komputera. Szanowni Państwo, i teraz to. Bardzo proszę o jedną rzecz. To tylko dlatego, że komputera nikt nie przestawił i nie chce podłączyć. A nie dlatego, że nie ma jak, bo wystarczy komputer postawić na biurku w miejscu do kawy. Nie, bo to zaprezentował. No tak, ale szanowni Państwo, w czasie sesji ciężko przygotowywać coś do tego, że ktoś chce zaprezentować, powinien się przygotować przed sesją. No właśnie, tak. Rada Dzielnicy proponuje rozważenie dwóch innych wariantów usytuowania pochylni i zastosowanie w obydwu przypadkach konstrukcji słupowej i żelbetowej płyty zamiast jakichkolwiek murów oporowych, czyli takiej konstrukcji, jaką mają obecne stosunkowo niedawno wykonane schody na osi wejścia głównego do kościoła. Czyli po prostu ażurowe, nieprzylegające praktycznie do muru i w
wtedy tego, że betonu całego wychodzi mniej więcej 5 razy mniej niż w tamtym rozwiązaniu. Takie rozwiązanie będzie niewątpliwie znacznie bardziej uzasadnione, zarówno pod względem architektonicznym, jak i ekonomicznym. W przypadku dalszych prac projektowych prosimy o dostosowanie projektowanych balustrad do balustrad istniejących, oczywiście z dodaniem wymaganych przepisami poręczeń. Załącznikiem do niniejszej uchwały są dwa szkice aksonometryczne proponowanych wariantów lokalizacyjnych. I tyle. Można te szkice zobaczyć? Proszę uprzejmie. Proszę mi przypomnieć, ja rozumiem, że ten rok cały czas jest dokumentacja, czy że w tym roku dokumentacja i realizacja? Dokumentacja i realizacja. Jest wody, co istnieją. Trzeba wypożyczyć jeden lektor. Jeszcze rok. Proszę, chciałem zabrać głos. Proszę. Ja mam pytanie do pana Marka. Panie Marku. Przepraszam, panie Pawle. Trzymamy. Bo jaki beton stosowany 5 razy mniej? O co chodzi? Przesłali nam dokumentację, gdzie nie ma całości rzutów, ani przekroju, ani nic więcej. Więc po prostu jest tak. Widziałeś dokumentację? No to co tutaj mamy? Którą? No jest! No, no to zobacz. To chcemy zobaczyć wiszące w powietrzu na podsypce, skoski, lampa. Na ziemi. Jak myślicie, co musi być zrobione, żeby się taka rampa utrzymała? Gdzie schodki? Tutaj jest Ja mam takie pytanie. Nie mówię, że są tu cztery pasy. Nie ma dyskusji. Pan Andrzej, proszę. Skoski będą... Ponieważ teraz chodzi spore kontrowersje, ponieważ z tego, co widzę, sprawa nie jest uzgodniona, a moim zdaniem jak się w tej chwili odbywa, powinna się odbywać na komisji, a nie na sesji Rady Dzielnicy. W związku z powyższym składam wniosek o odesłanie projektu do projektodawcy, czyli w tym wypadku Komisji Bezpieczeństwa Zdrowia i Pomocy Społecznej w celu uzgodnienia stanowiska, bo widzę, że członkowie komisji tutaj też nie mogą dojść do porozumienia. No uważam, że tego typu merytoryczna dyskusja, z jakiego betonu co ma być wykonane, albo z jakiej stali, powinna się odbywać na komisji, a nie na sesji i stąd. Ale komisje są otwarte i każdy z radnych może wziąć udział w tej komisji, jeżeli jest zainteresowany tematem. I stąd mój wniosek, żeby odezwać projekt do wnioskodawcy. Dziękuję. Momencik, bardzo proszę chwilę spokoju. Szanowni Państwo, padł wniosek, który głosuje się natychmiast po złożeniu, głosujemy wniosek o wycofanie projektu do komisji. Nie ma kompletury słowy. Tak, czyli tak, wnioskodawca, głos za i głos przeciw. Proszę bardzo, rozumiem, że głos za. Głos przeciw. Jesteś przeciw wnioskowi Andrzeja Abraka? Mogę dwa zdania? Tak, dwa głosy przeciw. To przede wszystkim podstawowa rzecz, że zgodnie ze statutem, jeżeli nie podejmiemy teraz uchwały, a upłynie ten, w którym powinniśmy to zrobić, no to jest domniemanie pozytywnej opinii. Jest ryzyko takie, że ZIK-i zacznie realizować w takim kształcie, jak zostało przedstawione to w projekcie, a ten projekt no, jest fatalny po prostu. No i to jest ryzyko, że no, wydamy pieniądze na nie do końca sensowną inwestycję. Dlatego jeżeli nie dzisiaj na sesji, no to trzeba by zwoływać nadzwyczajną sesję w ciągu 2-3 dni dosłownie, żeby zmieścić się w terminie. Trzeba będzie. Można jeszcze coś przeciw? Andrzeju, komisja była dosyć jednogłośna w tym, miała jeden głos przeciwu tylko. Natomiast komisja planowania, która również się zajmowała projektem, ma nieco odmienne zdanie, więc trudno wymagać, abyśmy my w komisji, gdzie mamy jednoznaczne zdanie praktycznie, i myśleliśmy nad tym, gdzie przyjęliśmy jednak takie rozwiązanie. Panie Przewodniczący, myślę, że powinniśmy to załatwić na sesji. Ponieważ głosy przeciwne mnie przekonały, wycofuję swój wniosek. Dziękuję. Proszę bardzo.
Kolega Kwaśnie sam głosował za tym projektem, więc nie wiem, czemu nagle zmieni zdanie. Nieświadomy. Ale ja jestem za wykonaniem tego podjazdu, tylko w sensownym, projektu sensowny. Jestem za wykonaniem podjazdu. Ale kto ma szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Popierający projektów niezależnych stanowiska się za promowca, który między innymi twierdzi, że tam nie będą się mogły procesje teraz odbywać. To jest istotne, prawda? Panowie, panowie! Sprawa jest bardzo prosta. Jest poprawka autorstwa Marka Gołoki. Wpłynęła również poprawka autorstwa Piotra Tumidańskiego, ale Piotr ma dużo krótsze uzasadnienie. Proszę? To jeśli chodzi o też zmiana na negatywny, natomiast uzasadnienie pana Marka Gołoki jest większe, więc uważam, że to jest poprawka dalej idąca. W związku z czym głosowałbym przede wszystkim poprawkę pana Marka Gołoki. Jeżeli przejdzie na negatywnie, to rozumiem, że poprawka Piotra Tumidańskiego jest niezasadna. Ja tylko chcę dodać, tu się trzeba zgodzić na pewno z tymi słowami, że jeśli dzisiaj zaopiniujemy negatywnie, to w tym momencie wracamy do rozmów z projektantem. Nie niesie to żadnego ryzyka. My mamy cały rok na to, żeby to zrealizować, a nie jest to zadanie, które mogłoby, że tak powiem, z powodu długości czasu realizacji nam się przewrócić. Stąd ja osobiście popieram poprawkę i również będę głosował za tym, żeby na razie negatywnie zaopiniować i zaprosić projektanta. I tu jest mój wniosek taki do komisji. Tu powinien być projektant na tej komisji. Jeżeli nie na bezpieczeństwie, to na planowaniu. No, panowie radni, no, nikt do projektanta się nie zwrócił nawet z pytaniem, czy istnieje możliwość innego zaprojektowania według jego opinii. Na dzień dzisiejszy wiem tylko tyle, że konserwator wskazał, że to jest jedyne jego zdaniem rozwiązanie, ale też mu nikt pewnie nie zaproponował. To był stopni z pomysłem. Rada Dzielnicy Siódmej Zwierzęcej. Przebieg jest spoko. No nie no, szanowni Państwo, przegłosowaliście uchwałę chyba grubo rok temu, nawet dwa lata, może, o robieniu uchylnie dla niepełnosprawnych. Któż jest wnioskodawcą? Weźmy sobie kościół w Krakowie, weźmy sobie na przykład takie coś przy kościele na Skałce. To są pałacowe schody, no jak to się nie da się rozwiązać. No kościoły stoją po 300, po 500, po 800 lat. No i co zrobimy? No jakoś sobie bardziej radzili do tej pory i ci, którzy się nie opiekowali, też sobie radzili. No, są rzeczy pewnie nie rozwiązywane, ale to jest jakiś dziwaczny dyktat. Oddał, ale było się po przyjęciu. Poza tym pierwotnie nieco inne były założenia tego pomysłu, dlatego my tak naprawdę decydując się na coś, nie decydowaliśmy na to, co jest w obecnym kształcie planowane. Ale jak też nie mieliśmy już wyjścia, wycofania się z tego, byliśmy tak trochę stawiani przed pewnymi faktami dokonanymi. Wielokrotnie już ważyliśmy, jeżeli można skończyć, za i przeciw tej inwestycji. Myślę, że po prostu musimy dalej już niestety nią brnąć, nawet jeżeli są pewne wątpliwości, bo pieniądze są wydane na projekt. Warto byłoby jednak, żeby to było zrealizowane z głową. Proszę panu. Mamy projekt przed sobą uchwały, który jest za tą pochylnią. Mamy poprawkę tutaj radnego, który jest przeciw tej pochylni. Jest bardzo dobry projekt według mnie w tej wersji B. I myślę, że wydaje, że już pan przewodniczący powiedział wszystko, że odrzucając ten projekt w myśl poprawki Marka, będziemy możliwość mieć przedstawienia tego projektu, który jest bardzo dobry moim zdaniem i wasza dyskusja pan ma sens już. Proszę, Andrzej, Piotr. Ja rozumiem głos kolegi radnego jako wniosek o zakończenie dyskusji. Nie, nigdy tego nie no, nie powiedział, nie. Zabrzmiał. Andrzej, zgłaszałem się do głosu. Tak, chciałbym, żebyśmy dyskutowali o projekcie uchwały, a nie o historii z tą związaną. Piotrek, z tym związaną. No, chciałem tego się dopowiedzieć, bo zwrócić Państwu uwagę na to, że przy tym układzie projektowym tej pochylni my tak naprawdę zabieramy część utwardzonego cyklu chodnika wzdłuż murów, który parę lat temu był tak powiem, całkowicie remontowany. No i moim zdaniem w tym miejscu wykonywanie tego, że mam obok tego zieleni, no to po prostu nie ma sensu. Bo to jest jakby wrócenie pieniędzy, które kiedyś miasto położyło na remont. Dobrze, szanowni Państwo, przechodzimy.
Przechodzimy do głosowania poprawki autorstwa Marka Golonki. Rozumiem, że pamiętacie ją. Zmienia się na opinię się negatywnie. Jest dość obszerne uzasadnienie. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Marka Golonki? Kto jest przeciw? Pan jest przeciw? Nie, nie. Kto się wstrzymał? Nie. Szanowni Państwo, poprawka autorstwa pana Marka Golonki przeszła, w związku z tym głosujemy projekt uchwały wraz z poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w imieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, przechodzimy do druku numer... Proszę, prosimy o te mapki do poprawki projekt pochylny, jak również chyba projekt właściwy. Dobrze jest, na oglądanie.